twoje serce, rozwiążę je trudne sprawy. Jacek Kowalski i Stanisław Nowak to przyjaciele od dzieciństwa. Razem także ukończyli studia, a teraz, choć nie mają jeszcze pracy, to wynajęli sobie mały pokój w Warszawie. Nasz nowy dom. O, jest twoje łóżko. A ja śpię na podłodze. Yes. No dobra. No patrz, nawet nam dali darmową komórkę. No, no sobie tak trochę przestarzała. No. Po pewnym czasie... Daj mi znaleźć pracę w internecie. Poczekaj, policja mnie goni. Nie, no, daj mi, włączę internet. Za chwilę. No. Jestem 5 minut. Dobra, znajdę komórkę. Podczas gdy Stanisław zajęty jest graniem w gry komputerowe, pan Jacek stara się znaleźć pracę. Halo? Dzień dobry, nazywam się Jacek Kowalski. Szukam pracy. Tak. Tak, skończyłem studia. Tak, nie musi być nic dużego. Dobrze. To pasuje. Dobrze, to przyjdę. Wreszcie znalazłem pracę, bardzo cię cieszę. Nie będę musiał pożyczać pieniędzy od rodziców. A ten mój kolega Staszek to tylko siedzi przy tym komputerze i nawet pracy nie szuka. Jacek zatrudnił się w małej firmie u Błażeja Augustyniaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jacek Kowalski, rozumiem? Tak. Ja nazywam się Błażej Augustyniak. Zapraszam, tutaj będzie pan stanowisko pracy. A co to za ubranie? No, nasza firma nie jest jeszcze za duża, proszę się rozgościć. No, na pewno pan tu będzie miał komfortowe warunki. Ja tu zaraz pana nauczę, proszę. Tutaj jest komputer. No, pan będzie musiał na razie nie takie ważne zadania, ale myślę, że pan sobie poradzi. Tak, będę te papiery wypełniał. Proszę, niech pan wypełni. Ja pana dostałem, jakby mnie pan potrzebował, to ja tam jestem w drugim pokoju. Do widzenia. Podczas gdy Jacek ciężko pracuje, jego szef przychodzi i proponuje mu wspólną imprezę. Witam, panie Kowalski. No, proszę pana, jutro organizuję taką imprezę, więc może pan by przyszedł tutaj firmowo. Z wielką chęcią. No to niech pan teraz solidnie pracuje, a jutro o 20 widzimy się u mnie. Jestem na ulicy Warszawskiej 25, mieszkania 30. Do Dobrze. Widzenia, do zobaczenia, proszę pana. O własnej pracy życzę. Dziękuję. Pewnie, że zgodziłem się na to. Imprezę. Trzeba czasem się rozerwać. Jacek idzie na imprezę. Jest denerwowany, bowiem to jego pierwsza impreza w życiu. O, to pan Jacek! Na zdrowie, panie Jacku! No jest pan pierwszym gościem, co prawda, ale jak to mówią, pierwszy gość to najlepszy gość. Proszę się rozgościć, jedzenie tutaj. Proszę. No, zaraz włączymy muzykę i się zacznie zabawa. Let's go! Jacek rozkręcił się na dobre. No i widzisz, panie Jacku, jak to się stało. Ty straciłem pracę. No, generalnie. Założyłem biznes, proszę podać dalej. I teraz tak się wiedzie. Proszę, może pan też się chce z nami napić. Na zdrowie. Na imprezie było super.
trochę się zasiedziałem, ale raz się żyje. Tymczasem Stanisław zaniepokoił się nieobecnością swojego przyjaciela. O północy. Muszę zadzwonić do Jacka. Halo? Jacek, odbieraj. Ach. Jacek nigdy nie wracał tak późno do domu. To nie ten typ człowieka. Zacząłem się martwić. W końcu o 5 nad ranem... Jacek! Jesteś pijany! Wszystko w porządku? No jasne, że tak. Dawaj, przyniosę ci wody. Co prawda trochę zaszalałem, ale... Przecież była warta. Nie rozumiem zachowania Jacka. To było nieodpowiedzialne. Jakby coś mu się stało. Następnego dnia Jacka nie było w pracy. Zmagał się z tak zwanym kacem. Jednak przyszedł już na drugi dzień pełen sił i energii i nowych pomysłów. Dzień dobry, panie Błażeju. Witaj, Jacku, jaki tam Błażeju, przecież jesteśmy na ty. Jak tam, dlaczego ci nie było wczoraj w pracy? Wie pan, jak to jest po imprezach. No wiem, ja też się nie czułem za dobrze, no ale... No, jakoś trzeba dalej żyć, no. Tak, postanowiłem pana zaprosić jutro do mnie na imprezę. No trzeba tylko od razu, Jacku. Jest pan, jesteś spoko gość, proszę iść pracować. Spokojnie się nie stresować, proszę. Jest pan, nie przeszkadzam. No, się trochę zasiedziałem, do widzenia. Błażej to super gość, wie jak się bawić, ale ten Stasiek, zupełny sztywniak. Ten Jacek to jest bardzo spoko gość. Zaprasza mnie na imprezy, imprezuje razem, naprawdę. Nie miałem już dawno takiego kolegi. Ciekawe, ile jeszcze razem do sobą przyjdziemy. Jacek wie, że musi powiadomić Stanisława o imprezie, ale wie, że ten też nie będzie zbyt entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu. Wiesz, robię jutro imprezę. Imprezę robię jutro. Co? Znowu? Tak. Tutaj nie może. Będzie stresny za mnie. Sanie, a w ogóle to... Chcesz ubić się tak samo jak ostatnim razem? Też będziesz. Wiesz co ci się stało? Nie, jakoś nie pamiętam. No właśnie! Nie rób tego! No ale jak nie chcesz, to możesz się wynosić. Co? Przecież jak taki jesteś? Ale jak nie chcesz, to możesz przejść, ale jak nie... Nie będę w tym uczestniczyć. Przedwczoraj jedna impreza. Dzisiaj druga. No po prostu nie wiem, co się z nim dzieje. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Tak jak myślałem, Stasiek nie zgodził się na przyjście na imprezę. Ale mam dużo kolegów z firmy, więc na pewno nie będzie mi go brakować. Już czas. Impreza u Jacka rozpoczyna się. A, proszę. Witaj, Jacek! Jak się mano? Bardzo dobrze. No, to jak? No, bawimy się. Widzę, że znowu jestem pierwszy. No jasne. Można skosztować? Tak. No to jak to mówią? Za zdrowie nasze i sukces naszej firmy. Tak. Tak, wiesz, mam takiego współlokatora, Stasek się nazywa. Straszny wyręcz, naprawdę. Nie umie się bawić, nie? No, na imprezę naszą nie chciał przyjść. A on tu mieszka, tak? Z tobą i nie chciał przyjść? O Boże. Wypijmy, żeby się zmienił. Nie, już wiem, to... Pij, Jacku. No. I jeszcze nam tutaj zostało. Flaszka do obalenia. No to zrobię. Tak. Ale.
Jednak to nie była nawet przedostatnia. Jacek i Błażej spili się do upadłego. Na szczęście Stanisław wrócił wcześniej do domu. Boże, co tu się stało? Halo? Co się nie stało? Która godzina? Och, wstrzymaj. A co się działo? No widzenia, Jacku. Jesteś przytomny? O rany. Halo? Pogotowie? Tutaj Stanisław Nowak. Jacek po imprezie trafił do szpitala. Jego stan był poważny, na szczęście nic mu się ostatecznie nie stało. Urwał kontakt z Błażejem, rzucił u niego pracę i teraz przyjaźni się ze Staszkiem, z którym znowu są najlepszymi kolegami i razem pracują już w jednej firmie. Trochę przegrałem z tymi imprezami. No, Staś uratował mi życie przecież, więc jesteśmy teraz dobrymi przyjaciółmi. Rzuciłem pracę u Błażeja, tego oszusta, i pracuję w nowym zakładzie hutniczym razem z moim najlepszym przyjacielem Staśkiem. Całe szczęście, że zdążyłem na ten czas i uratowałem Jacka. Ten Błażej to od początku był jakiś lewy. Pewnie chciał go wciągnąć tylko w nauk. Teraz razem pracujemy w zakładzie hutniczym i dobrze się nam wiedzie. By trudne sprawy zniknęły gdzieś, niech twoje serce rozwiąże je trudne sprawy. Smakuje ci, Stasiu? Błażejowi, czyli mi smakuje, yo man. No, no i tak ma być. Mi też smakuje. No. I bez alkoholu się można jednak bawić. No właśnie.